mieszkańcy Nowej Huty pożegnali księdza prałata Józefa Gorzelanego, budowniczego kościoła Arka Pana i długoletniego proboszcza parafii Bieńczyckiej. Ksiądz Gorzelany zainicjował w Nowej Hucie kult Matki Bożej Fatimskiej, działał w Towarzystwie Przyjaciół Chorych i był jednym z założycieli pierwszego w Polsce hospicjum świętego Łazarza. Głosiłem ludziom, żeby każdy przyniósł kamyk, a bo ten kamyk, który on ofiaruje, to będzie twój podpis na ścianie kościoła. Tak jakbyś swoje nazwisko tam umieścił. Co się zaczęło dziać? Ludzie przywozili całe paki tego kamienia. Był jakiś taki olbrzymi zapał ludzki. To raz w życiu tylko widziałem. Ja mówiłem codziennie do tych ludzi. Ten kościół buduje Matka Boska, a my jej tylko pomagamy. Jak przyszedł stan wojenny ogłoszony przez Jaruzelskiego, tak oni zaczęli walkę z Matką Boską Fatimską. Bo oni mówili, że ta Matka Boska jest antykomunistyczna. I tam jest nabożeństwo każdego 13 od maja do października. Uczestniczyło w tych nabożeństwach za każdym razem ponad 20 tysięcy ludzi. Komuniści obstawiali kościół w koło. Setki aut wtedy przyjeżdżało z milicją, z tak zwanym ORMO, uzbrojonych. Strzelali pociskami w kościół, a nawet wpadli do kościoła wewnątrz, wypuścili gaz. Ten gaz był tak żrący, że nikt nie potrafił wytrzymać. Ludzie zamiast z książeczek modlić się, no, płakali. Figurę Matki Boskiej zawsześmy stawiali na zewnątrz kościoła. I było tak raz, 13 marca w 1982 roku, nagle zaczęli strzelać do tej figury. Do dzisiaj mam zachowane te 7 pocisków, które spadały i leżały u stóp Matki Bożej. Tutaj. A od kiedy pan tu mieszka? Od 16 lat. A do huty pan się kiedy sprowadził? W 55 roku. Za pracą przyjechałem. I wiem, że pan gra w orkiestrze nowochódzkiej, tak? Gram, tak. Od 55 roku do obecnej pory. A na jakim instrumencie? Tuba F. Czym jest dla pana ta orkiestra? No, orkiestra dla mnie jest pierwsza po rodzinie. Pierwsza rodzina, druga orkiestra i wszelkie rozrywki, jakieś życie dla relaksu nawet. To orkiestra nie jest ciężarem przebywać tam i 8 i 12 godzin i wyjazdy. To teraz to jest bajka, bo to jest wszystko na miejscu, ale dawniej jeździliśmy autobusem po pogrzebach, najwięcej po pogrzebach w terenie kieleckie, Częstochowa, koło Poznania. Nieraz zima, w deszcz. Chciałabym usłyszeć, jak pan gra na tubie, w ogóle zobaczyć ten instrument. Czy mógłby pan pokazać? Mogę, tylko po prostu muszę iść do mieszkania i przynieść go, bo jak raz go wziąłem,
do czyszczenia, tylko nie zdążyłem wyczyścić, ale jak wyczyszczę, to będzie ładniejsze, ale jaki jest, taki wezmę. Duża ta tuba, ale bardzo lekka w stosunku do innych. Ja ją dostałem od w orkiestrze. Strasznie ciężka jak dla mnie. W 55 roku jako instrument już używany. I mam tego typu problemy, że już zakład taki ton na Dietla już jej nie chcą naprawiać. Tylko sam, jak mogę, to robię i mam problemy. Może nikt nie grał na niej, ale ja otrzymałem, powtarzam, w 55 roku jako instrument używany. I do dziś dnia na niej gram. Także ja już tak rozważam, czy by ją do trumny sobie nie wziął. Jakby mi oczywiście huta za złotówkę sprzedała, to bym symbolicznie zapłacił i jako złom wziąłbym sobie ze sobą. W takim razie mógłby mi pan coś zagrać, parę dźwięków chociaż. No to spróbujemy, może coś wejdzie. Dobrze, nie? Dobrze. Podobało się? Tak. Tak, z bidą do tego.